then for you I have speed beyond measure. Dzień dobry, cześć i czołem, Paweł Winiarski, Poligamia.pl, 34. odcinek przegranego tygodnia. I wiem, że nie możecie uwierzyć w to, co widzicie, bo ja w sumie też nie mogę uwierzyć, ale włączyłem sobie Dotę 2. To już głównie z ciekawości, bo miałem jakąś tam kiedyś przyjemność z League of Legends, przez chwilę nie szło mi kompletnie i to mnie utwierdziło w przekonaniu, że MOBA nie jest dla mnie, no ale warto tę Dotę sprawdzić, skoro jest o niej ostatnio tyle szumu, a że jest okazja, to sobie ją włączyłem. No i póki co jestem na samouczku, no bardzo fajna sprawa, że jest ten samouczek, bo rzucony taki w League of Legends, kompletnie nie wiedziałem, co mamy robić, pomagał mi swego czasu Konrad Hildebrand i Tomek Gutera, ale troszeczkę tego nie załapałem. No a mam nadzieję, że tutaj, kiedy już zaliczę ten samouczek i zobaczę, o co chodzi, gra mnie poprowadzi za rączkę, to będę mniej więcej wiedział, jak grać, no co nie zmienia oczywiście faktu, że będę dostawał bęcki. Także chyba trzymajcie kciuki, żebym przede wszystkim czegoś się nauczył i zobaczył, jak się gra w MOBĘ, mniej więcej wiedząc, jak się gra, po tym jak oczywiście Dota 2, mam nadzieję, mnie tego nauczy. Attention. Beware of a new virus detected on PS Vitas worldwide. The dangers of Vita 1. You won't be able to play borrowed games. You won't be able to play offline. You will have to be online. Your camera will watch you all the time. Vita 1 may charge your account $499. Beware, the virus is emotionally unbalanced and able to change its decisions. The only solution is the first PS Vita antivirus. Die, die, die! Miałem wątpliwą przyjemność, czyli niewątpliwą nieprzyjemność, pograć do recenzji w polską produkcję na PlayStation Vita, nazywającą się Die, Die, Die. Na dobrą sprawę ten materiał nie powinien się pokazywać tutaj, bo ta gra jest przeraźliwie słaba. Natomiast pojawia się dlatego, że jest przeraźliwie słaba. A tak poważnie, to chciałem wam pokazać, jak nie powinno się robić gier na PlayStation Vita. No, Amen od Blober Team, sygnowane logiem Blober Team jako wydawcy, pojawiło się na samym początku przy premierze PlayStation Vita i można było mieć nadzieję, że może firma wypuszcza takie gry na rynek, bo jeszcze nie do końca wie, jak zabrać się za tę konsolę, no ale widocznie twórcy Die 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 też nie wiedzą, jak zabrać się za tę konsolę, więc z Bloberem się nieźle dobrali i wypuścili ten przedziwny tytuł, który już z samego założenia był dziwny. To miał być taki Tower Defense, gdzie chronimy organizm przed drobnoustrojami, zarazkami, wirusami. No, pomysł sam sobie pewnie na papierze był fajny, no a koniec końców jesteśmy kierownikiem, operatorem strzykawki strzelającej różnego koloru glutami w nieciekawych przeciwników, którzy próbują dojść do końca ekranu. No, zasada jest taka sama niezależnie od kampanii, bo kampanie są trzy i każda w zasadzie taka sama. Gra jest niefajna, wygląda fatalnie, dźwięk jest fatalny, muzyka jest fatalna, gra się również fatalnie. Kompletnie nie wiem, co mogłoby przykuć mnie do ekranu Vity. Kosztuje 23 zł. Niedługo tekst na Poligami, w którym utwierdzę was w przekonaniu, że nie warto się tym tytułem interesować. W dzisiejszym kąciku muzycznym powrót do klasyki, ale nie powrót do klasyki takiej, która faktycznie była nagrana dawno temu, ale powrót do klasyki za sprawą zespołu Dievel i ich drugiej płyty, która wraca korzeniami, inspiracjami i samym wykonaniem do lat 90. norweskiej sceny. Jeżeli lubiliście pierwszą płytę Satyricon, jeżeli lubiliście pierwszą płytę Kampfart, to koniecznie sprawdźcie ten nowy krążek Dievel. A to nie są młodziki, nie są debiutanci, grają tam wyjadacze z takich kapel jak Orkustus, czy chociażby Coldbrand, albo Gehenna. Widzę, że zmiany na vlogu wywołują różne emocje, jednym z was się podoba, drugim się nie podoba. No jeszcze mam nadzieję, że pociągniemy pomysł taki jak jest. No a później zobaczymy, co dalej, bo to chyba fajne, że vlog się rozwija. A tymczasem zobaczcie tu taki filmik. Namawialiście mnie i sugerowaliście, żebym zajął się takimi krótkimi recenzjami muzycznymi na swoim prywatnym kanale, no i na próbę to zrobiłem. Jeżeli interesuje was cięższa, niepopularna muzyka, to sobie zobaczcie ten materiał. No i do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, hej!